Cześć! Jakiś czas temu na moim Instagramie odbył się bardzo ważny live. Live, w którym gościem była profesor Magdalena Górska-Ponikowska. Informowałam Was o tym spotkaniu również w karcie Społeczność tutaj na moim kanale. I niestety dostałam bardzo dużo wiadomości w komentarzach, ale też wiadomości mailowych, że bardzo byście chcieli zobaczyć ten live, bo temat jest niesamowicie interesujący, ale niestety nie macie Instagrama. Słuchajcie, ja wiem, że to jest troszkę problematyczne. Niestety na ten moment nie mam takiej możliwości, żeby zrobić tego typu spotkanie z profesor Magdaleną, również tutaj na YouTubie. Oczywiście to się może za jakiś czas zmienić i bardzo bym chciała, żeby tak było, bo wtedy będę mogła Wam przedstawić mojego wyjątkowego gościa i zobaczycie, jak niesamowitą wiedzę posiada. Natomiast tak sobie pomyślałam, że przygotuję dla Was kilka takich filmów, w których odniosę się do tego, co profesor Magdalena powiedziała, żeby też Wam trochę przekazać tych informacji. Oczywiście zachęcam do tego, żebyście jednak, jeśli będziecie mieć taką możliwość, obejrzeli sobie ten live na Instagramie, bo jest on niesamowicie ciekawy. Ale to, co jest najważniejsze w tym live'ie, to to, że macie wiedzę od naukowca, od specjalisty, od medyka, od kobiety z ogromną wiedzą, z ogromnym doświadczeniem, ale również producenta kosmetyków. Własnej linii, własnej marki kosmetycznej Skin Science. I Magda w bardzo ciekawy sposób opowiada o różnych tematach, które powinny interesować świadomego konsumenta, czyli osoby, która chce iść w trendach, chce wiedzieć, co w tych kosmetykach jest, jak to jest z tą pielęgnacją i nie tylko. We wrześniu będziemy mieć kolejny live. Na Wasze prośby profesor Magdalena odniesie się do mikroplastiku w kosmetykach i obali mity, które gdzieś tam w tym krążą, ale też opowie Wam, jak to wygląda od jej strony jako producenta kosmetyków. Natomiast temat, który poruszyłyśmy ostatnio, dotyczył przenikania składników aktywnych z kosmetyków do naszej skóry. I poruszyłyśmy bardzo dużo zagadnień z tym związanych. Dlatego też tak sobie pomyślałam, że przygotuję dla Was film, a nawet kilka filmów właśnie w odniesieniu do tych zagadnień. Bo nie chcę Was tutaj zanudzać godzinami i opowiadać Wam o wszystkim, o czym rozmawialiśmy, żeby przekazać Wam jak najwięcej tej wiedzy. Więc dzisiaj zrobimy sobie jedną część, za jakiś czas zrobimy sobie następną część. Między innymi dzisiaj, tak jak widzicie po tytule, porozmawiamy sobie o technologiach stosowanych w kosmetykach, o systemach stosowanych w kosmetykach, by substancje aktywne przenikały do wnętrza skóry. Jak to w ogóle wygląda? Myślę, że następnym tematem będzie alkohol w kosmetykach, o którym też właśnie rozmawiałyśmy z profesor Magdaleną, z Magdą i powiedziała wiele ciekawych informacji, ale zabieramy się od razu za robotę. Powiem Wam co i jak. Jeszcze tylko podkreślę jedną ważną kwestię. Otóż bardzo często tutaj na YouTubie spotykam się z tym, że może nie tyle ludzie mi nie wierzą, ale patrzą na mnie jako na influencera, na osobę, która gdzieś współpracuje z jakimiś markami, więc może niekoniecznie ma wiedzę w tym temacie, być może ktoś sprawia, że ja się wypowiadam w konkretny sposób, albo nie daj Boże, już były nawet takie teorie, że ktoś mi zapłacił za to. Dlatego też dzisiaj przekażę Wam to, o czym mówiła Magda i nie tylko, bo będę mieć też dla Was świetną polecajkę. Ale mam nadzieję, że to też w pewnym sensie sprawi, że inaczej, inne będzie to Wasze spojrzenie na to wszystko, co staram się tutaj gdzieś w tym, na tym YouTubie Wam przekazywać, ale przede wszystkim przestaniecie dawać sobą manipulować i wierzyć być może w jakieś bzdury lub mity, które gdzieś tutaj na YouTubie i nie tylko w internecie krążą. Nieraz, a nawet bardzo wiele razy podkreślam tutaj na moim kanale, o co tak naprawdę chodzi w skórze. I staram się obalać ten mit, że skóra jest jak gąbka. I właśnie od tego zaczął się nasz live, gdzie zapytałam Magdę, jak to jest z tą skórą. I Magda potwierdziła to, o czym ja mówię, że skóra to nie jest gąbka. Każdy, kto chodził do szkoły i uczył się biologii i zna chociaż odrobinę fizjologię skóry, ten będzie doskonale wiedział, dlaczego my tą skórę mamy.
jak ważnym jest ona organem, jak inteligentnym organem. Po co my ją w ogóle mamy? Więc powinniście zdawać sobie z tego sprawę, że jeśli mamy skórę, która nas oddziela od środowiska zewnętrznego, czyli nasze organy, to co mamy w środku, oddziela, to też jest tak jakby czymś, co nas chroni od tego środowiska zewnętrznego. I tutaj mamy na myśli promieniowanie, substancje, jakieś metale ciężkie z powietrza, wodę, bakterie, wirusy, no i właśnie kosmetyki. Gdybyśmy byli osobami, które by nie posiadały skóry, to nie moglibyśmy przeżyć nawet minuty. Ze względu na to, co nas otacza. Bylibyśmy może jakimiś chodzącymi zombie. No nie wiem, no wyobraźcie to sobie. Skóra jest naszym zewnętrznym organem, który chroni to, co mamy w środku. I musi chronić to, co mamy w środku. Więc przenikanie składników aktywnych z kosmetyków po ich tylko nałożeniu, to nie jest wcale taka prosta sprawa. Ja o tym też mówię Wam od bardzo, bardzo dawna, że żeby składniki przenikały przez skórę, muszą zachodzić pewne zjawiska, pewna budowa skóry, muszą być zastosowane pewne czynniki w kosmetykach lub nie tylko w kosmetykach, żeby właśnie do tej naszej skóry te cząsteczki się dostawały. I teraz, żeby dostały się samodzielnie do naszej skóry jakiekolwiek cząsteczki, muszą być one odpowiedniej masy, czyli muszą być mniejsze niż 3 kilodaltony. Dobrze usłyszeliście. Naprawdę maleńkie. Niestety prawda jest taka, że większość substancji znajdujących się w kosmetykach ma większą masę cząsteczkową i nie da rady samodzielnie do tej skóry przenikać. Magda podkreśliła, że jedną z takich substancji, które są w stanie samodzielnie przenikać do naszej skóry, jest retinol. Są retinoidy. Bardzo wdzięczne substancje, o których też dużo tam opowiedziała podczas tego naszego live'a i mówiła właśnie o tym, że ta masa cząsteczkowa jest bardzo, bardzo ważna, żeby te substancje przenikały. Co się dzieje, kiedy one nie przenikają? No, zostają na powierzchni tej naszej skóry. A na powierzchni skóry działają powierzchniowo. Co to znaczy? Moi drodzy, ja też już o tym mówiłam i przypomnijcie sobie to z biologii, że skóra jest zbudowana z warstw. Mamy naskórek, mamy skórę właściwą i mamy tkankę podskórną. Ale skóra, ten naskórek, czyli ta najbardziej zewnętrzna nasza skóra, którą wy po prostu widzicie, jesteście w stanie dotknąć, też składa się z warstw. I najbardziej zewnętrzną warstwą jest warstwa rogowa. A warstwa rogowa składa się z martwych komórek naszej skóry. Natomiast nowe, świeże komórki skóry powstają w warstwie podstawnej, czyli tej najniższej warstwie naszego naskórka. Żeby kosmetyk działał, musimy zrobić coś, żeby te substancje aktywne nie zalegały nam na tej warstwie rogowej, czyli gdzie mamy te martwe komórki naskórka. No bo skoro są martwe, to co my możemy z nimi zrobić? Czy my je ożywimy kosmetykami? No nie. Ale możemy je złuszczać, czyli możemy się ich pozbywać, wspomagać proces naturalny, proces złuszczania naszej skóry, dzięki czemu możemy dochodzić głębiej, odsłaniać te młodsze warstwy naszych komórek, czyli skóra będzie lepiej wyglądała. Z kolei też możemy działać kosmetykami na właśnie te nowo powstające komórki naszej skóry, żeby też je pobudzać, mobilizować, żeby pobudzać różne procesy, które w tej naszej skórze zachodzą. No i właśnie dlatego zależy nam na tym, żeby te substancje, które mamy w kosmetykach, wprowadzać głębiej. Co możemy robić, żeby takie substancje wprowadzać głębiej? No i właśnie na tym naszym spotkaniu live Magda opowiadała o tym, co trzeba zrobić, żeby tam się do tej skóry głębiej dostać. Przy okazji również podkreśliła ważną kwestię, czym jest kosmetyk, czym się ten kosmetyk odróżnia od leku i jaka jest jego definicja i jakie są normy prawne. I musicie pamiętać, że kosmetyk ma działać przede wszystkim pielęgnacyjnie, upiększająco, ma działać na różne
powierzchniowe schorzenia skóry i nie może przenikać do skóry właściwej. Bo w momencie, kiedy już samodzielnie przenika do tej skóry właściwej, mówimy o nieco innym działaniu. Mówimy już o działaniu na przykład wyrobu medycznego lub też leku. Tak jak powiedziałam, są regulacje prawne, które to definiują. I też producenci kosmetyków muszą się wykazać odpowiednimi dokumentami, które potwierdzają działanie różnych substancji. I to też podkreśliła Magda. Ale na co chciałam zwrócić Wam uwagę? Przede wszystkim na to, że Magda nie jest tylko i wyłącznie producentem kosmetyków i nie jest tylko i wyłącznie wykładowcą na uniwersytecie, ale jest właśnie naukowcem. Współpracuje, działa z różnymi uniwersytetami na całym świecie, między innymi z Uniwersytetem w Palermo. Przeprowadzają przeróżne badania. Naprawdę, uwierzcie mi, nie tylko takie tam cząsteczkowe kosmetyczne, ale tutaj już mówimy o takich specjalistycznych badaniach, na przykład w kierunku Parkinsona i nie tylko. I o tym też Magda wspominała na live, ale Magda doskonale wie, jakie są metody i systemy wprowadzania tych substancji do naszego organizmu, a w tym przypadku do skóry. Wyróżniła kilka takich sposobów, jeszcze później za kulisami sobie troszkę o tym rozmawiałyśmy, bo Magda mówi, a wiesz, bo jeszcze tego nie powiedziałam, a wiesz, bo jeszcze tamtego nie powiedziałam. Mogłaby naprawdę, słuchajcie, rozmawiać z Wami godzinami, ja mogłabym jej słuchać godzinami, ale jest kilka takich rzeczy, które Magda podkreśliła i oprócz Magdy, oprócz tego, co powiedziała Magda, a wiem, tak jak pisaliście, że niektóre osoby nie mogą zobaczyć sobie tego live'a i obejrzeć go, mam coś wyjątkowego dla Was. Dla wszystkich osób, które interesują się świadomą pielęgnacją, które nie mogły uczestniczyć w tym live i nie mogą go sobie odtworzyć, ponieważ on jest zapisany na moim profilu, ale też dla wszystkich osób, które interesują się, moi drodzy, kosmetykami, mam dla Was wyjątkową lekturę, napisaną przez profesora doktora habilitowanego Marcina Molskiego, który pracuje, jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Poznaniu, który przygotował kilka lat temu, a może nawet kilkanaście lat temu, genialną książkę o nowoczesnych składnikach kosmetyków. To jest między innymi książka, na której ja również się opierałam w zdobywaniu wiedzy i przekazywaniu Wam jej tutaj na YouTubie. I co jest bardzo ciekawe, właśnie na samym początku tej książki, oprócz obudowy skóry, którą mamy tutaj przedstawioną i jak ważne jest to właśnie, co w tej skórze się dzieje i jakie tutaj mamy różnego rodzaju te systemy działające, to mamy, moi drodzy, zaraz Wam to pokażę, przedstawię dokładnie. O, mamy tutaj informację o tym, jaka powinna być masa cząsteczkowa substancji penetrującej, czyli to, o czym powiedziałam, nie większa, nie może być ona większa od 3 kilodaltonów, dla potwierdzenia. Mamy tutaj różne wzory chemiczne, które też być może niektórym ułatwią tak jakby obrazowo, jak to wszystko wygląda. Mamy przedstawione budowę, mamy przedstawioną budowę skóry, która pokazuje nam, jak jest utrudniony właśnie ten transport substancji kosmetycznych, ale uwaga, mamy również wyróżnione systemy nośnikowe, różnego rodzaju systemy transportowe i to, co wpływa na przenoszenie tych cząsteczek z kosmetyków do wnętrza naszej skóry. I między innymi został poruszony temat promotorów penetracji, promotorów przenikania składników aktywnych, promotorów właśnie takich transporterów, o czym też rozmawiałam z Magdą właśnie na tym live'ie. I wyjaśnijmy sobie raz na zawsze, co to jest ten promotor penetracji, promotor składników aktywnych, żebyście w to uwierzyli i zrozumieli to dokładnie, o co w tym chodzi. Są to substancje, które, czynniki, substancje, przyspieszają one transport substancji czynnych przez zmniejszenie bariery ochronnej skóry. Czy Wy to dobrze usłyszeliście? Przez zmniejszenie bariery ochronnej skóry. Czyli będą to substancje, które będą wpływać na barierę naskórkową, barierę hydrolipidową, będą ją zmniejszać, zaraz Wam to zobrazuję, będą ją zmniejszać, przez co też będą
sprawiać, że substancje aktywne z kosmetyków będą głębiej do tych kosmetyków wnikać. I teraz, uwaga! Zwiększenie penetracji powodowane długotrwałym działaniem wody. Wyobraźcie sobie, że jesteście w wannie, że się kąpiecie w wodzie. Ile razy zdarzyło Wam się tak, że przesiedzieliście w tej wodzie, być może nawet bardzo gorącej wodzie, i zobaczyliście, że skóra zaczyna się marszczyć. Gdzie? Najczęściej na opuszkach palców. Ona się taka robi pofałdowana. Ona już jest taka troszkę wybielona. To jest właśnie długotrwałe działanie wody, które powoduje, zwróćcie na to uwagę, w trakcie którego tworzą się mikrotunele, którymi przenikają substancje aplikowane na skórę. Czyli jeśli sobie posiedzimy trochę dłużej w tej wannie i się tak naprawdę nasączymy i ta woda sprawi, że już zaczynamy się robić takie, no właśnie, pofałdowane, to wtedy jak nałożymy sobie kosmetyk po wyjściu z wanny, kosmetyk na skórę, to on nam lepiej do tej skóry przeniknie, lepiej ją być może nawilży, wygładzi, zregeneruje, odżywi. Tak. Woda, moi drodzy, jest jednym z promotorów przenikania. Lecimy dalej. Obecność alkoholi, które wymywają fazę tłuszczową cementu międzykomórkowego, zwiększając rozpuszczalność składników hydrofilowych kosmetyków oraz powodując uwodnienie keratyny, białka strukturalnego naskórka. Alkohole. I ja zrobię na ten temat oddzielny film, ponieważ krąży w internecie masa bzdur na temat stosowania alkoholu w kosmetykach. Jaki to on jest szkodliwy, jak należy się go bać. Straszenie Was tym alkoholem, co jest po prostu jednym wielkim absurdem. Osoby, które nie wiem, jaki mają w tym cel, żeby Wami tak manipulować, nawet profesor Magdalena na tym live'ie wytłumaczyła też, o co chodzi z tymi alkoholami. Dała przykłady alkoholi stosowanych w kosmetykach. Mówiła, że nie bać się tego alkoholu, kiedy, na co zwrócić uwagę w kosmetyku. Alkohol w kosmetykach ma różne funkcje w zależności od tego, gdzie jest umieszczony. Są oczywiście, że różne alkohole, ale między innymi jedną z funkcji alkoholu w kosmetyku jest właśnie bycie tym promotorem przenikania. Więc wyobraźcie sobie, że skoro skóra jest zbudowana z takich cegiełek, jak dom, i pomiędzy tymi cegiełkami jest jakaś substancja, w tym przypadku cement międzykomórkowy, tak to się pięknie nazywa, ale powiedzmy, że jest ten cement, który spaja te wszystkie komórki, to co będzie nam robił ten alkohol w kosmetykach? Tak jak powiedział to autor książki, będzie wymywać, rozpuszczać, wymywać ten cement komórkowy, tak jakby trochę rozszczelniać nam tą skórę, wymywać tą barierę hydrolipidową, zmniejszać tą ochronę naskórkową naszej skóry, przez to też powodować, że substancje aktywne będą tam do tej naszej skóry wchodzić. No i oczywiście mamy jeszcze działanie rozpuszczalników organicznych, które modyfikują strukturę ciekłokrystaliczną cementu oraz rozluźniają, czyli to co powiedziałam, struktury zrogowaciałych komórek, umożliwiając głębsze wnikanie substancji aktywnych. To mogą być na przykład glikole różnego rodzaju roślinne. To może być propanediol. To są, moi drodzy, promotory przenikania. I teraz bardzo bym chciała, żeby to wybrzmiało głośno, ponieważ są osoby, które mylą pojęcia promotor przenikania i nośnik przenikania, wciskają Wam kity i bzdury. Jeśli widzicie w składzie kosmetyku, gdzieś wyżej w składzie, różnego rodzaju alkohole lub też widzicie glikol propylenowy lub widzicie propanediol, to nie jest nośnik. Uwaga, to nie jest żaden nośnik. To jest promotor penetracji, to jest promotor przenikania składników aktywnych. I on właśnie będzie tak działał, jak Wam to przed chwilą przedstawiłam i opowiedziałam, jak jest napisane właśnie w tej książce przez osobę z większą wiedzą ode mnie,
będzie działać na warstwę hydrolipidową, będzie działać na warstwę naskórkową, będzie rozszczelniać skórę, będzie wspomagać transport składników aktywnych. No i teraz przejdziemy do kolejnej kwestii, czyli coś już tutaj nabąknęłam, te nośniki przenikania. Bo tak jak powiedziałam Wam wcześniej, w tej książce macie pięknie opisaną większość tych nośników przenikania. Czym one są? Jakie są ich rodzaje? Jak to tak naprawdę wygląda? I uwierzcie mi, zaraz Wam przeczytam kilka z nich, żebyście mieli taki mały, po prostu mały podgląd na to, co to są nośniki składników aktywnych. I teraz mogą to być fulereny, grafen, liposomy, nanokrzemionka, nanosomy, niosomy, nanorurki, nanoemulsje, transformery, co to może być dalej, mikronośniki, hydrożele, likapsy, kapsułki różnego rodzaju, nanodyski. Jest ich, słuchajcie, cała masa. W tej książce macie je wszystkie pięknie opisane oraz przedstawione, jak one mniej więcej wyglądają. Ale teraz skupmy się na jednej ważnej kwestii. Systemy nośnikowe. O co tak naprawdę tutaj chodzi i co to jest ten nośnik? Wyobraźcie sobie taką kuleczkę, która jest specjalnie stworzona po to, żeby była w środku pusta i do tej kuleczki wprowadza się substancje lub kilka substancji aktywnych. Ta kuleczka ma taką budowę, że będzie idealnie biozgodna z naszą skórą, będzie wnikać i przemieszczać się przez takie różne tunele, które znajdują się właśnie w tej naszej skórze, być może jeszcze wspomagana jakimś promotorem przenikania. Taką kuleczką jest między innymi liposom. Nanodysk. Jest to jakaś struktura, która przypomina właśnie taki dysk w wielkości cząsteczki nano, więc niesamowicie małej, na której umieszcza się substancję aktywną lub kilka substancji aktywnych i ona, podobnie jak ten liposom, będzie wchodzić sobie tam głębiej. Co się stanie, kiedy te nośniki dostaną się do wnętrza naszej skóry? Tam uwolnią się w odpowiednim miejscu te substancje aktywne, które będą działać. W zależności od tego, jaki mamy nośnik, jak on jest stworzony, jaki on jest wielkości. Tak jak powiedziałam, tych nośników jest bardzo dużo i profesor Magdalena też o tym opowiadała. A czym mniej więcej różnią się te nośniki między sobą, jak to jest z nich ich wnikaniem i o badaniach, które cały czas trwają i które na przykład pokazują to czy tamto, a już niwelują coś, co kiedyś wiedzieliśmy i pokazują nam coś nowego. Bo te badanie nad tymi systemami nośnikowymi, badania nad systemami nośnikowymi, nad technologiami stosowanymi w kosmetykach i innowacyjnymi substancjami stosowanymi w kosmetykach cały czas trwają. To nie jest tak, że my się zatrzymaliśmy 30 lat temu na czymś i to się cały czas stosuje. Nie. Cały czas szuka się nowych odpowiedzi, nowych możliwości, nowych ścieżek transportu i wszystko to się cały czas bada. I co jest teraz ważne? Są marki kosmetyczne, które na pewno już wiecie, które korzystają właśnie z takich nośników. A te nośniki, tak jak powiedziałam, sprawiają, że substancje aktywne dostają się głębiej do tej naszej skóry, w sensie w tej warstwie naskórka, dostają się głębiej, przez co też mogą aktywniej zadziałać, bo wprowadzają te substancje aktywne, na których nam zależy, jakieś konkretne substancje specjalistyczne, na przykład załóżmy antyoksydanty, które będą wymiatać wolne rodniki. Są takie marki i są już dostępne na naszym rynku. Liposomy znajdziecie, system liposomów znajdziecie między innymi w marce Sysderma, o której Wam kiedyś opowiadałam. System nośników nano, czyli nanodysków, znajdziemy w marce Yonel. Niedługo już też zaczniecie dostrzegać coraz więcej marek kosmetycznych, które stosują jedną z nowszych technologii, czyli kapsułkowanie składników aktywnych. Między innymi właśnie też o tym opowiadała profesor Magdalena, która będzie stosować kapsułkowanie w swoich kosmetykach, ale tam na tym live'ie tam mniej więcej zdradziła, o co tutaj chodzi. I jak to wygląda z tym systemem liposomalnym, na przykład wprowadzeniu go, żeby on rzeczywiście fajnie, aktywnie zadziałał i jakie substancje trzeba dodatkowo włączyć do składu, do receptury kosmetyku, żeby rzeczywiście ten liposom gdzieś tam wszedł.
Dlaczego ja Wam dzisiaj o tym wszystkim mówię? Z kilku względów. Po pierwsze, profesor Magdalena też to potwierdziła. Kosmetyki zawierające nowoczesne systemy transportu składników aktywnych będą droższe. Będą droższe, moi drodzy. Dlaczego będą droższe? Bo to się wiąże z inwestycją producenta właśnie w tego typu systemy nośnikowe. Dwa, z dodatkowymi badaniami, które producent musi przeprowadzać, będzie to wszystko wpływać na cenę kosmetyków. Więc nie będzie tak, że kosmetyk będzie kosztował 20 zł, a wy w nim znajdziecie nanotechnologię. No ludzie, to już jest to chyba jakaś totalna ściema. Chociaż znam takie osoby, które twierdzą, że takie są, że są takie rzeczy możliwe. Ale profesor Magdalena potwierdziła to, o czym ja Wam mówię od dłuższego czasu, że to jest inwestycja producenta w pewne systemy przekazujące, transportujące składniki do skóry. Druga ważna kwestia. Wielokrotnie słyszę gdzieś, czy to od ludzi, którzy komentują gdzieś tam pod moimi rolkami, czy to od jakichś twórców, czy gdzieś na grupach, czy gdzieś w ogóle w internecie. To mylenie promotorów przenikania z nośnikami. I profesor Magdalena zapytała mnie o to, czy patrząc na skład kosmetyku, na skład INSI, które wy widzicie na opakowaniu, jesteśmy w stanie powiedzieć, która z tych substancji to jest nośnik, która jest promotor. Czy rzeczywiście został tutaj zastosowany jakiś system nośnikowy, system transportowy, jakaś innowacyjna technologia. I uwaga, profesor Magdalena potwierdziła to, o czym ja trąbię od bardzo, bardzo dawna. Nie. Trzeba być naprawdę ekspertem. Podejrzewam, takim ekspertem właśnie, jakim jest profesor Magdalena. Trzeba być ekspertem, żeby spojrzeć na skład, wyłapać w tym składzie kosmetyku pewne substancje, które mogą wspomagać wchodzenie nośników do wnętrza skóry lub substancje, które wpływają na sam nośnik, z czego ten nośnik jest złożony, stworzony. I bardzo złe jest patrzenie na skład kosmetyku, czytanie tego składu i mówię, tak, tutaj mamy promotor, substancja aktywna, regulator, nośnik, woda, coś tam, konserwant i tak dalej. Jeśli zobaczycie, czy usłyszycie, że ktoś coś takiego robi, patrząc tylko na skład kosmetyku, to będziecie już od dzisiaj wiedzieć, że ta osoba nie ma kompletnie pojęcia, o czym mówi. Po prostu nie ma kompletnie pojęcia, o czym mówi. Nazywając pewne składniki kosmetyków nośnikami, które nie są nośnikami i bardzo ciężko jest wyłapać coś takiego w składzie, bo nośnika wy w składzie nie znajdziecie. Możecie znaleźć substancje, które wspomagają przechodzenie nośnika lub też substancje, które, z których może być ten nośnik złożony, ale nośnika nie ma w składzie. Systemów nośnikowych nie ma w składzie INSI. Są natomiast promotory przenikania, promotory właśnie przechodzenia, transportu składników aktywnych. I je możecie znaleźć w składzie na przykład propanediol, glikor propynenowy, alkohole różnego rodzaju. Tak, te promotory są i to widać. Więc czytanie składu INSI i patrzenie w ten sposób, no mam nadzieję, że już wiecie, o co chodzi. I profesor Magdalena podkreśliła to, że jeśli słyszycie, że jest jakiś producent, który korzysta z jakiejś technologii, to niestety, ale musicie mu zaufać, bo tylko ekspert, naukowiec, osoba, która jest technologiem, która bada, która tworzy, która zna kosmetyk, jest w stanie określić, co w tym kosmetyku rzeczywiście jest. A skład INSI to jest zupełnie inna bajka. Technologii
nie ma w składach. Bardzo często też jest tak, że różne technologie lub składniki są opatentowane. A skoro mamy patent, to nie możemy się nim publicznie dzielić. No bo przecież patent chroni to, co stworzyliśmy, co włożyliśmy. Więc jeśli jakiś producent mówi, że jest jakaś tam opatentowana technologia, jest jakiś opatentowany składnik, to on nie musi go wam pokazywać, wy go nie będziecie widzieć w składzie. Znowu to, co powiedziała profesor Magdalena, musicie niestety zaufać producentowi, że tak jest. Ale to nie jest tak, że producent, on sobie coś wymyśla i tam gdzieś pisze w deklaracjach marketingowych. Bo na tym live'ie profesor Magdalena powiedziała również, i to bardzo głośno wybrzmiało, że są takie przepisy prawa, są takie przepisy w Unii Europejskiej, które normy prawne, których producent musi przestrzegać, którymi musi się kierować, i są takie badania, które muszą być wykonane przy konkretnych deklaracjach, że jeśli pojawi się taka ściema, to wtedy producent takiego kosmetyku bardzo mocno za to oberwie przez odpowiednie organy ścigania, że tak powiem. Więc raczej nie dochodzi do takich sytuacji. Może się tak zdarzyć, ale raczej do takich sytuacji nie dochodzi. Zresztą ja wam też kiedyś mówiłam o tym, po co tworzyć kosmetyk, który nie będzie się sprzedawał. To też jest bardzo proste. Jeśli ktoś ściemnia, no to ten kosmetyk nie będzie się sprzedawał, więc tylko będziemy na nim tracić. Logiczne? Logiczne. Temat przenikania składników aktywnych do wnętrza naszej skóry i systemy różnego rodzaju transportu tych składników do naszej skóry to jest w ogóle coś, co ja absolutnie, słuchajcie, kocham. Uwielbiam zgłębiać ten temat, poznawać nowe systemy, dowiadywać się, jak to wygląda. Między innymi kiedyś też o tym wspominałam, że producenci, jak to powiem to tak, stają na rzęsach, żeby stworzyć kosmetyki, które będą aktywnie działały i żeby właśnie wprowadzać te substancje do wnętrza naszej skóry. I wymyślają różne rzeczy, badają, tworzą, kombinują co i jak. Profesor Magdalena opowiedziała też o jednym z takich sposobów, jak między innymi mikronakłuwanie, czy nakłuwanie skóry, czy w ogóle iniekcja, wprowadzanie za pomocą nakłucia substancji aktywnych, bo robi się właśnie ten taki tunel. Ale zobaczcie, są też pewne zabiegi, jak na przykład mezoterapia bezigłowa, którą kiedyś stworzyli Włosi, która przy pomocy pewnego urządzenia powoduje, że na kilka sekund w naszej skórze otwierają się tak zwane mezopory. Czyli znowu robią się ścieżki transportu, którymi możemy wprowadzać te substancje aktywne do wnętrza naszej skóry. To jest niesamowicie ciekawe. Wszelkiego rodzaju ultradźwięki, fale radiowe i cała reszta to nie jest ściema, słuchajcie. To są technologie, które powodują, że wprowadzamy te składniki do wnętrza naszej skóry. Tak. Technologie. Czy technologią jest przeczytanie składu INSI jakiegoś taniego kosmetyku za kilka złotych albo kilkanaście złotych i okrzyknięcie go innowacyjną technologią, przełomem na rynku i tak dalej? No nie, to jest po prostu wciskanie wam kitu. Żeby oceniać technologię, to trzeba te technologie najpierw znać. Żeby je znać, to trzeba zdobyć wiedzę na temat tego, jak tworzone są technologie. A przede wszystkim to trzeba wiedzieć, jak zbudowana jest nasza skóra i jak ona funkcjonuje i jak ona działa. A dopiero można by było oceniać, czy w danym kosmetyku jest zastosowana jakaś innowacja. I nie mówię tego ja, żeby to też wybrzmiało. To nie jest tylko i wyłącznie moja opinia, o której wam mówię od bardzo, bardzo dawna. To są opinie naukowców, to są opinie badaczy, to są opinie ludzi, którzy mają znacznie większą wiedzę ode mnie, którzy w tym siedzą i codziennie w tym pracują, którzy zmieniają historię, którzy badają takie rzeczy, tworzą leki, tworzą coś, co być może za kilka lat, kilkanaście zrewolucjonizuje świat. To są ludzie, którzy mówią wam, jak rzeczywiście jest. I to są eksperci. Więc jeżeli uzyskujemy wiedzę od takich ludzi i możemy ją dalej przekazywać i mówię wam, że otwórzcie oczy,
Przestańcie sobą manipulować. Zdobywajcie wiedzę z tak wiarygodnych źródeł. Przeczytajcie sobie tę książkę, którą Wam dzisiaj poleciłam, Nowoczesne składniki kosmetyków. I zobaczcie, że to wcale nie jest takie proste. Że to nie jest tylko kwestia oglądania składu INCI i oceniania kosmetyku. Trzeba się na tym znać. I uwierzcie mi, że w wielu kwestiach ja też się jeszcze nie znam. Ja jeszcze wszystko nie wiem. Ja cały czas się uczę i poznaję. Dlatego mnie to tak fascynuje. I kiedy Wam mówię, że ten kosmetyk jest drogi, bo jest w nim zastosowana jakaś technologia, a ktoś patrzy na ten kosmetyk i mówi, ale gdzie? No to sorry. Chyba takim akcentem mogę dzisiaj podsumować ten film. Następny film będzie na pewno o tym alkoholu, bo bardzo chcę Wam o tym powiedzieć. Pytacie mnie również o tą barierę hydrolipidową i tak dalej, jestem zaburzaniem, więc to też będzie. Ale jeszcze raz, na podsumowanie, jeśli będziecie mieć taką okazję, zachęcam Was i zapraszam do obejrzenia tego live'a, który jest na moim Instagramie zapisany, z profesor Magdaleną, tytuł live'a Przenikanie składników aktywnych, gdzie uzyskacie ogromną, niesamowitą wiedzę od specjalisty, eksperta, jednego z autorytetów w tej dziedzinie, oraz zachęcam Was do przeczytania tej książki, o której dzisiaj powiedziałam. W opisie do dzisiejszego filmu będziecie mieć dokładny tytuł książki, co i jak, żeby ją sobie gdzieś zamówić, kupić i poczytać, jak to wygląda. Oczywiście to nie jest cała książka stworzona na temat technologii, bo tam jest bardzo dużo świetnych informacji na temat właśnie nowoczesnych składników aktywnych stosowanych w kosmetykach. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Niestety musiałam sobie dzisiaj tak trzymać ten mikrofon, bo nie dało mi się go tutaj podpiąć, więc mi to wybaczcie. Ale mam nadzieję, że film był dla Was ciekawy, że zdobyliście trochę informacji, wiecie już co i jak. No i oczywiście widzimy się w kolejnych publikacjach. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!